sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dzisiaj moim i Państwa gościem podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj. Witam Cię serdecznie, Maćku. Witam serdecznie, Mateuszu, witam Państwa. Maćku, rozmawiałem wczoraj z Mateuszem Lachowskim. No nie mamy chyba dobrych informacji dla Ukraińców. Mam wrażenie, że armia rosyjska od dłuższego czasu odrabia lekcje, nie popełnia tych błędów, które popełniała na początku tego konfliktu. Jak w Twojej ocenie prezentuje się taktyka Federacji Rosyjskiej dziś w grudniu 2023 roku? Widzisz, no, zasadniczo taktyka się nie zmienia. Nadal mają za cel pokonanie albo inaczej udowodnienie Zachodowi, że Ukraina nie jest w stanie pokonać Rosji. I mi się wydaje, że ten cel, jaki sobie stawiali od początku zeszłego lata, kiedy się rozpoczęła ukraińskie działania ofensywne, przynajmniej inicjatywa była po stronie Ukraińców, to im się udało. I chyba się wszyscy nasi tutaj komentatorzy też z tym zgodzą. Natomiast czy taktyka się jakoś specjalnie zmieniła? Nie. Przede wszystkim działania ofensywne Ukrainy kosztowały Rosję bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo, i też niewiele brakowało Ukraińcom, żeby osiągnąć sukces. Przypomnijmy, był taki moment, kiedy musieli Rosjanie ściągać dwie dywizje powietrzno-desantowe, które musiały ratować kierunek zaporoski. To a propos przypomnienia naszym słuchającym. Z drugiej strony ukraińskie działania ofensywne miały kilka celów. Pierwszy cel to oczywiście dojścia do tego Morza Azowskiego i tutaj szachowania Krymu. Tego się nie udało, ale udało się dwie bardzo ważne rzeczy. Pierwsza rzecz, udała się Ukraińcom odrzucenie floty rosyjskiej od Morza Czarnego i uruchomienie portów eksportujących zboże. I to jest niedoceniane, ale jest bardzo ważnym elementem tej ukraińskich działań ofensywnych. Pamiętajmy, że jeszcze rok temu o tej porze były problemy z eksportem zboża i się zastanawialiśmy, jak świat będzie głodował, i tu były różne akcje polityczne z tym związane. Teraz o tym nie mówimy, to nie jest już problemem. Ale to działania ukraińskie to spowodowały. Z drugiej strony Ukraińcy mieli też inne zadanie. Przede wszystkim całe lato chcieli utrzymać inicjatywę, żeby Rosjanie tej inicjatywy nie mieli i żeby zmusić Rosjan do walk zimowych, żeby jeśli Ukraińcy przestaną oddziaływać i chcieli już być pod Krymem, to żeby Rosjanie kontratakowali w okresie zimowym przynajmniej korzystnym. To się Ukraińcom udało w tym sensie, że przerzucili odpowiedzialność za przyjęcie inicjatywy na zimę na Rosjan, ale niestety im się nie udało dojść do tego Morza Azowskiego. Także taka jest sytuacja. I teraz odpowiadając na Twoje pytanie, czy jak się zmieniła rosyjska taktyka. Rosyjska taktyka nie zmieniła się, oni wykonali swoje zdanie, czyli powstrzymali działania, raczej strategia, bo taktyka to jest mało się zmienia. Te strategie dalej powstrzymali działania ofensywne Ukraińców, zgasili ich inicjatywę i zaczynają przejmować inicjatywę na swoją korzyść. To jest jakby działania, ale przy jednoczesnym chcą tak zredukować siły ukraińskie, żeby w przyszłym roku Ukraińcy nie mogli znowu latem próbować przejąć inicjatywy. I to jest teraz zadanie rosyjskie. Zresztą sam Szojgu u nas na odprawie 1 grudnia powiedział, że głównym zadaniem sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej jest zredukowanie możliwości ofensywnych Ukraińców mimo tych pomocy zachodniej, i do tego będzie miała służyć właśnie seria różnych bitew, działań ofensywnych, które zmuszą Ukraińców do angażowania swoich środków. Ja bym powiedział takie Bachmuty 2.0, i to nie tylko mówię o Adijewce, ale też o innych miejscach.
I to ma mieć za zadanie całe siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Dodatkowo erozja też systemów przeciwlotniczych, czyli znowu uderzenia rakietowo-dronowe na terenie całej Ukrainy. To jest jakby główny element, jeżeli chodzi o kwestie wojskowe, ale też są kwestie niewojskowe związane z budowaniem sojuszy i budowaniem krajów naciskających na Ukrainę, żeby podpisała jakiś rodzaj zawieszenia broni, pokoju, coś, co pozwoli Rosji odetchnąć i odbudować swoje siły. I to jest jakby cel strategiczny. Do tego celu strategicznego będą Rosjanie dochodzili wszystkimi metodami militarnymi, jak już wspominaliśmy, ale też niemilitarnymi, które są akurat mi też bardzo bliskie. Maćku, a nie będzie przypadkiem teraz tak, bo ja czytając artykuły zagranicznej prasy, to dostrzegłem pewien taki szczegół, który je łączy. Zbliżają się wybory prezydenckie w Rosji. Czy to też nie będzie taki sygnał, taka chęć pokazania jakichś sukcesów ofensywnych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej właśnie przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi Federacji Rosyjskiej? Wiesz co, ja nie przeceniam tych wyborów na tyle, że one są aż tak ważne, żeby coś tam trzeba było zrobić, bo propaganda wszystko tam przełoży na sukces, nawet zdobycie jakiejś wioski. Natomiast innym takim czynnikiem bardzo ważnym to są wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i one jakby zaważą na tym konflikcie. I tutaj Rosja widzi, i jeśli chodzi o wybory. W Rosji wybory prezydenckie no, trudno nazwać wyborami, jak jest tylko jeden kandydat, reszta to są osoby podstawione, więc tutaj raczej nie patrzyłbym na tę kwestię. Oczywiście pewnie by była jakaś presja, fajnie by było mieć jakiś sukces i tak dalej, ale mówię, jeśli będzie jakiś sukces, no to będzie można go stworzyć z byle czego w zasadzie, to nie jest jakaś presja wielka. Natomiast presja wielka jest właśnie na osiągnięcie pewnych relacji związanych z tym, że Rosja chce pokazać Ukrainę, która już jest niezdolna do walki, skłócona wewnętrznie, skorumpowana, jest państwem w zasadzie na wpół upadłym, żyjącym na kroplówce Zachodu. Oczywiście w pewnych sensie Rosja wykorzystuje fakty, które rzeczywiście mają miejsce, bo 2 lata ciężkiej wojny zredukowały bardzo możliwości gospodarcze i cywilizacyjne Ukrainy. To w Putin nawet, mam taką wypowiedź Putina, który wyraźnie wskazuje na sposób prowadzenia polityki poprzez agresję, czyli doprowadzenie do zaburzenia rozwoju danego państwa. Putin posiada moc i wolę doprowadzać do tego, nie patrząc na koszty, dlatego w ten sposób będzie prowadził politykę wobec Ukrainy, ale też wobec w innych krajów, gdzie ten czynnik agresywności będzie główny. Ale Maćku, zgodzisz się, że Rosja Rosją, ale Ukraińcy sami w kontekście właśnie wojny informacyjnej, tej propagandy, popełnili masę błędów. Tak naprawdę od szczytu w Wilnie mamy szereg niefortunnych wypowiedzi ukraińskich polityków i te nastroje, może nie tyle wśród przywódców, ale chociażby społeczeństw zachodnich, spada poparcie dla wojny ukraińskiej. Już nie wliczam tego, że mamy konflikt w strefie Gazy, no ale niewątpliwie wojna informacyjną Ukraińcy powoli zaczynają przegrywać. Wiesz, ja nie jestem specjalistą od polityki, tutaj nie wypowiem się jako analityk, ale jako zwykły obserwator tych zdarzeń. Dla mnie ukraińska polityka zagraniczna to jest coś w rodzaju prowadzenia polityki wschodniej. Oni też wychodzą z takiej kultury politycznej wschodniej, gdzie widzą wszystko z pozycji siły i chcą to załatwić na zasadzie, bo im się należy, na takie ogólne... To samo wczoraj stwierdził Mateusz Lachowski. Więc to troszeczkę jest odmienne od tej polityki, gdzie my jako kraje demokratyczne podejmujemy decyzję, a tę decyzję wypracowujemy w jakimś konsensusie, w różnych negocjacjach, także tych, których nie widać. Tak? I gdzieś później dochodzimy do pewnego momentu i podejmujemy decyzję. W demokracji to trwa dłużej i jest bardziej wyrafinowane. W polityce wschodniej się narzuca pewne rozwiązanie, ewentualnie ustępuje z kilku rzeczy, ale
ale jest to narzucenie, tak? Jedna strona i druga strona sobie narzuca i wtedy gdzieś tam dochodzi. Tutaj raczej szuka, tutaj w demokracjach jest szukanie rozwiązań, a tutaj nas już narzucanie rozwiązań, bo zwróć uwagę nawet z tym, i też mówię, że to ja nie mówię jako analityk, ale jakoś tak obserwator, zwróć uwagę na tą politykę ukraińską w stosunku do Polski, gdzie analitycy ukraińscy mogli dobrze wiedzieć, jakie to skutki będzie miało działanie ukraińskiego transportu w stosunku do polskiego i fakt, że wykorzystali, że my się tym nie zainteresowaliśmy, ale będąc krajem, który walczy o przetrwanie, a to może być wykorzystane przeciwko nim, powinni zwrócić uwagę na tego typu zagrożenie i już naciskać na Polaków na jakieś rozwiązania pośrednie albo sami zaproponować. Ja chcę, żeby tutaj nasi słuchający dobrze mnie zrozumieli. Nie o to chodzi, żeby Ukraińcy za nas załatwiali nasze sprawy. Niemniej kraj, który walczy i jest narażony na różnego rodzaju hybrydowe ataki, jeżeli są jakieś sytuacje do zaognienia w stosunku do w relacjach między sojusznikami, to on też powinien reagować na tego, w imieniu tego sojuszu, reagować na tego typu zagrożenia. Tu tego nie było, a wręcz można powiedzieć pewien atak na stronę polską, ale porównując nas do jakby do Rosjan, to już było, bo to było z takiej wypowiedzi, że Zelenskiego było swego czasu, więc no, to było bardzo niesmaczne, szczególnie wypowiedziane ze słów najwyższego kierownictwa danego państwa. Jest masa takich rzeczy popełnionych przez Ukraińców w polityce, na przykład do nas, do innych krajów, bo powiem tak, fakt przybliżania się do Niemiec, do Francji, do Stanów Zjednoczonych jest okej, ale sąsiadów sobie Ukraina póki co nie zmieni. My jesteśmy najbliższymi sąsiadami. Tak samo my swoich sąsiadów nie zmienimy i musimy z nimi tak czy inaczej uprawiać jakąś politykę bardziej sojuszniczą czy bardziej związaną z zabezpieczeniem naszych interesów bezpieczeństwa i nie możemy sobie pozwolić na pewne skróty, które w polityce ukraińskiej wychodzą. Ale mówię, to jest moja opinia jako obserwatora, nie jestem specjalistą od analityki politycznej. Niemniej tą politykę analityczną wpisuję w swoje analizy wojskowe, wojenne. To jest też bardzo ważny czynnik. Maćku, zostańmy jeszcze przy analizach. Złapaj cię trochę za słowo, bo powiedziałeś, że Rosjanie chcą pokazać, że Ukraińcy nie są w stanie ich pokonać. Ale czy my dojdziemy w końcu do takiego etapu, gdzie Rosjanie w końcu będą chcieli pokazać, że pokonają Ukrainę? Bo ja zawsze czytając z wielkim zaciekawieniem twoje nitki, na które państwa odsyłam, link do profilu Maćka znajdziecie w opisie tego filmu, to mam wrażenie, że jednak z tygodnia, może z miesiąca na miesiąc coraz lepiej się dzieje w siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Mam wrażenie, że w pewnym momencie ten konflikt naprawdę stanie się takim regionalnym konfliktem na zasadzie pierwszej wojny światowej, czyli okopy, wojna pozycyjna. Czy może jednak się mylę? Wiesz, Rosji nie stać na długi konflikt, ponieważ musi szukać jakichś rozwiązań. Ja myślałem, że poszuka ich w 2022, może na początku 2023. Ten 23 jest dla Rosji bardzo ciężkim okresem. Zużyła bardzo dużo swoich zasobów. Myślę, że kolejny rok będzie jeszcze cięższy dla Rosji pod względem takim militarnym, chociaż oczywiście adaptuje się do tego dosyć sprawnie. Cały czas mnie zaskakują podejścia systemowe Rosjanów do tej wojny, czyli oni nie patrzą tylko na kwestie tu i teraz, tylko wyciągają wnioski. Tak? Jeśli stwierdzają, że brygady oczywiście są wydajne, mówię o brygadach ogólnowojskowych, no to utrzymują je, ale w takich działaniach długotrwałych struktura dywizyjna się bardziej sprawdza. To powoduje, że te sztaby mogą działać w zależności od intensywności walk. Jeżeli walki są taktyczne, no to przyjmują to dowodzenie sztaby pułków, brygad. Jeśli są troszeczkę bardziej intensywne, dywizji, korpusów, armii.
Także to są, oni mają ten cały proces zabezpieczenia tego intelektualnego, jeżeli chodzi o proces walki, czyli o kierownictwo i o dowodzenie. Natomiast Ukraińcy no, cały czas tym brygadowo-korpuśnym utrzymują strukturę, która ona dobrze się sprawdza do działań obronnych i świetnie to wyszło na początku konfliktu. Natomiast w takim dużym konflikcie o już linearnym zasadzie albo liniowym, to te samodzielne brygady, brakuje im koordynacji. Poza tym Ukraińcy jeszcze ze względu na to, że muszą szafować tymi swoimi siłami, działają pojedynczymi batalionami gdzieś tam, oderwaniu od całej struktury brygadowej, uzupełniając tylko po prostu kierunki. Są dowództwa kierunkowe, ale to też powoduje braki w koordynacji niektórych działań. Tam, gdzie wchodziły całe brygady ze swoimi zasobami i realizowały działania, były sukcesy. Patrzmy, trzecia brygada szturmowa, gdzie swoimi zasobami po prostu odpowiednio wchodziła. To są uwagi, które piszą Rosjanie. Ja nie wiem, na ile one są prawdziwe w stosunku do Ukraińców. Mi się wydaje, że troszeczkę tak, ale Rosjanie mocno analizują i piszą teraz o Ukraińcach. Nie tylko o Ukraińcach, bo już piszą też i o naszej armii. Swego czasu też o tym napisałem. Ale czy to się coś zmieni, jeżeli chodzi o walkę pomiędzy Rosją a Ukrainą? Mi się wydaje, że nic się nie zmieni pod tym względem. Jedna i druga strona utraciły możliwości ofensywne, z tym, że uważam, że Rosja szybciej je odtworzy niż Ukraina. Jeżeli nie dojdzie do jakichś działań zmierzających znowu do osłabienia, albo z kolei ta zimowa próba i zimowej przejęcia inicjatywy przez Rosjan będzie dosyć krwawa, no to może to być trudne. Na razie Rosjanie nie mają możliwości ofensywnych tych samych, które mieli na początku konfliktu, a Ukraińcy stracili możliwości ofensywne po tym długim przejęciu inicjatywy na froncie, którą od lata prowadzili. Także obie armii są jakby w kropce, z tym, że Rosjanie ze względu na większe zasoby będą próbowali znowu zredukować albo utrzymać cały czas ten brak możliwości ukraińskich do lata przyszłego roku. Maćku, na koniec poruszyłeś kwestię, o którą chciałem zapytać, właśnie zasoby ludzkie, bo mam wrażenie, że Ukraina na tym gruncie też kuleje. Mamy przecież też dymisję polityków w ukraińskim rządzie, którzy mówili głośno o tym problemie, o jakimś już powoływaniach za pośrednictwem skrzynek mailowych. Jak to wygląda u Rosjan? Czy tam jednak stabilnie mają, jak to Rosja ma w historii, ten aspekt ludzki nie jest dla niej jakimś dużym problemem, a może jest wręcz przeciwnie? Słuchaj, aspekt ludzki Rosji nie jest problemem. Oni tych ludzi w jakiś sposób sobie organizują, czy nawet ze swojego terytorium, czy z terytorium tutaj tych zależnych republik, bo zależne republiki, tutaj te satelity rosyjskie też dostarczają rekruta i tego jest dosyć dużo. Problem jest inny, problem jest z wyszkoleniem tego rekruta. O ile działania ofensywne Ukraińców spowodowało, że Rosja nie miała czasu wyszkolić tego rekruta i w zasadzie w okopy wciskała poborowych po miesięcznym wyszkoleniu, w zasadzie podstawowym, bez grania w plutonie, w kompanii, w batalionie, czyli bez umiejętności działań połączonych z różnymi elementami zgrupowania, ale wsadzała to w okop, na który Ukraińcy musieli zużywać zasoby, musieli atakować przez minę, musieli tracić swoje siły, wykorzystując swoje najlepsze jednostki. Teraz widzisz ten parytet. Rosjanie dawali najsłabszy element, na który Ukraińcy zużywali swój najlepszy element. I to był właśnie sukces ten rosyjski, jeżeli chodzi o powstrzymanie działań ukraińskich, bo jednak nawet ten słabo wyszkolony żołnierz w okopie, to trzeba na niego zużyć trochę amunicji, żeby z tego okopu go wyciągnąć i ludzi. Teraz Rosja widzi problem, bo musi odtworzyć te zdolności bojowe, mówię ofensywne, bo cały czas na tym zwykłym rekrucie w okopie nie może wprowadzić działań, więc podejmuje działań, taką ważną kwestią dla obu w ogóle stron walczących jest możliwość odtwarzania gotowości bojowej jednostki, ale w pełnym zakresie, żeby ona mogła realizować zadania w pełnym zakresie.
I dla Rosji jest problem, bo Rosja A nie miała instruktorów, których sobie wystrzelała na początku konfliktu. Oczywiście oni się teraz w jakiś sposób odtworzyli w ramach doświadczenia bojowego, ale też ich trzeba wyciągnąć z frontu, kosztem frontu, żeby byli instruktorami na szkoleniu. To jest jeden problem. Drugi problem, miejsce. Ile tych poligonów, ośrodków szkoleniowych jest, żeby to zrobić. I z moich obliczeń wygląda, że Rosjanie mogą miesięcznie przygotować w stopniu podstawowym 20 tysięcy do 20 tysięcy żołnierzy miesięcznie. Czyli to jest tyle mniej więcej, ile tracą na froncie. Ja oczywiście tam z jakimś tam małym haczkiem, czyli część idzie na uzupełnienie w zasadzie na te okopy, czyli na tę mięsną obronę czy te mięsne szturmy, a część idzie właśnie do tych jednostek, żeby dalej się szkolić, bo proces wyszkolenia takiej jednostki od momentu dostania rekruta do momentu wyjścia jednostki z pełną wartością bojową to jest około 96 dni, jeżeli patrząc na rosyjskie normy szkoleniowe w czasie właśnie wojny. I brakuje tych miejsc i Rosjanie w tym roku oddają dwa nowe poligony, które będą spełniały cykl szkoleniowy odtwarzania gotowości bojowej szkolenia jednostki i robią następnych 5. Więc to jest to, co im się w tym roku udało, czyli 2 dodatkowe plus 5, czyli generalnie rzecz biorąc zwiększą swój przerób żołnierzy do prawie o 40% mniej więcej. Więc tych żołnierzy będą mogli szkolić w miesiącu ponad 20 tysięcy, nawet można powiedzieć pod 30 tysięcy, jeżeli osiągną wszystkie elementy. Problem jest z nasyceniem tych wszystkich obiektów instruktorami. Jak mówiłem, tych instruktorów Szojgu sam powiedział, że chce wyciągać właśnie z operacji specjalnej, ale to też będzie kosztem jakości działań, więc zima dla Rosjan będzie o tyle dobrze, że będą próbowali gdzieś w małych bitwach utrzymać cały czas słabości ukraińskie, a z drugiej strony wyciągać instruktorów i przygotowywać swoje siły na przyszły rok i odtwarzać. Więc to są jakby te główne cele rosyjskie na tą zimę. Maćku, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Państwa, jeżeli interesujecie się tym, co dzieje się w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, jak wygląda taktyka i strategia tej armii, to odsyłam na profile społecznościowe Maćka, do których link znajdziecie w opisie. Zachęcam oczywiście do zasubskrybowania naszego kanału, a jeżeli jesteście ciekawi, co dzieje się na świecie, zapraszam na Twittera na warnews.pl, a moimi Państwa gościem był podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj. Dziękuję Państwu, dziękuję bardzo, Mateusz. Sponsorem programu były Militaria.pl.